Siema. Dzisiaj, który jest dzień? Jak ja to nagrywam, to jest czwartek. Jakby to oglądacie, to jest piątek. Nie spodziewałem się banerów tak wcześnie. To zaburza mój dosłownie cały harmonogram. Przecież tu nic nie ma. Dobra, nieważne. Improwizujemy. Wróćmy sobie jeszcze intro Daily Mema i zaczynamy. I am Optimus Prime. And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. You're dead meat! Dzień dobry, z tej strony Red. Kurwa, witasz się drugi raz, ile można? Witam was z kolejnym omówieniem baneru, tym razem na wersję 4.5. Druga połowa oczywiście. A na banerze niewiele oraz Kazucha, dwie naprawdę przepotężne pięciowieskie postacie, o których dzisiaj sobie porozmawiamy. I postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, których ostatnio dostaję naprawdę mnóstwo. Na przykład, ej Red, co lepsze, Kazucha czy niewiele? Ej Red, Kazucha czy czekać na Arlecchino? Ej Red, kto będzie silniejszy, Arlecchino czy niewiele? I niestety na kilka pytań się wam nie odpowiem, bo mimo że śledzę Arlecchino w 100%, wszystkie informacje jakie tylko można wyłapać, to łapię. Interesuję się ją jak mogę, jestem nią bardzo podjarany, w końcu wiadomo jakie są plany. I mimo że informacji nie mamy naprawdę sporo, to z nią jest troszeczkę jak z pogodą w Polsce. Rano wstaje, że jest minus 10 i musisz skrobać szyby w samochodzie, a po południu wchodzisz do roboty i jest plus 20 i możesz chodzić w krótkim rękawku, więc tak samo jest z Arlecchino. Trzymam się z komentarzem, ale jeżeli chcecie podyskutować na jej temat, jesteście zainteresowani, to zapraszam na codzienne streamki. Tam na temat Arlecchino poruszamy naprawdę bardzo często i zajmujemy się tym wszystkim, co się aktualnie w necie dzieje. No ale to już na Twitchu. Arlecchino będzie jeszcze mnóstwo na kanale, ale my wróćmy do głównego tematu odcinka, czyli banerach na wersję 4.5. Bo o tych banerach warto powiedzieć kilka słów, szczególnie o Kazuchu. Czekaj, wyzywacie mnie jak mówię Kazuchu. Kazusze, Kazu... Ach. Dobra, chat GPT. Odmień przez przypadki słowo Kazucha. Enter. Mianownik kto co? Kto co Kazucha? Kogo czego Kazuchy? Komu czemu Kazuze? Kazuze. Kogo co Kazuchę? Kim z czym Kazuchą? O kim o czym Kazuchie? No to Kazuchie. Lepiej? Ekspertów od języka polskiego zapraszam do sekcji komentarzy, a my już nie przedłużajmy. Kazucha to bez zdań jedna z najpotężniejszych postaci w całym Genshin Impact. Osobiście uważam, że to jest jeden z dwóch must have'ów, który powinien mieć każdy na swoim koncie. Ponieważ gra z Kazuchą, a gra bez Kazuchy to jest olbrzymi div. To nie jest kwestia tego, że on sam w sobie robi jakieś ogromne liczby. Nie. On jest po prostu świetną postacią pod każdym względem i pasuje do naprawdę wielu drużyn i pasuje dosłownie na każde konto bez wyjątków. I wiem, część osób teraz powie, nie ma czegoś takiego jak masę w Genshin Impact, wishuj na to, co ci się podoba. Nie będę tego tematu dzisiaj, wiecie, rozgrzebywał, bo to temat rzeka i mógłbym o tym gadać godzinami. To dlatego o Kazuchu, o nim nagram osobny materiał i wytłumaczę wam, dlaczego jest maskefem i dlaczego pasuje na każde konto i dlaczego musisz go mieć. Kiedyś pojawił się już podobny materiał na kanale, ale wydaje mi się, że nic nie zaszkodzi nagrać takie coś jeszcze raz. Bardziej skupiając się na nim. Podsumowując, Kazucha OP, jeżeli nie masz go na koncie, koniecznie zostaw sobie Wisha, a jeżeli interesuje cię go temat bardziej, zostaw suba, żeby cię nie ominął przyszły materiał. My przejdźmy sobie dalej do Newville Hydro Smog, jeden z najpotężniejszych DPS-ów w całej grze. Łączy w sobie kilka bardzo pożądanych cech. Po pierwsze, zadaje olbrzymie obrażenia, których no, każdy gracz potrzebuje. Po drugie, jest bardzo prosty w zbudowaniu i nie jest pod tym względem wymagający. Po trzecie, jest free to play friendly i bardzo łatwo dać mu broń, złożyć mu drużynę i zapełnić mu komfortowe warunki do zadawania obrażeń. Jeśli jeszcze was nie przekonałem, to pomyślcie sobie, że C0, free to playowy niewylet, dobrze zbudowany jest w stanie robić Abyssa sam, solo, bez nikogo wparty, w całkiem sensownym czasie na 3 gwiazdki. Brzmi abstrakcyjnie? To macie teraz w tle, możecie sobie popodziwiać. A ja w tym czasie porozmawiam troszeczkę na temat jego siły. Jeśli nie macie na koncie niewyleta, warto przemyśleć jego dropnięcie. Pasuje praktycznie na każde konto bez wyjątków. Zbudowanie mu drużyny polega tylko albo na stakowaniu pasywki. Przypomnę tylko, że żeby nastakować mu pasywkę na C0 trzeba wykonać 3 reakcje powiązane z wodą, żeby po prostu bił dużo więcej. Albo zbudować go pod hypercary z Furiną, Kazuchą oraz na przykład Charlotką czy Bajzą. Pierwsza opcja jest zdecydowanie tańsza, bo do tego potrzebujemy tak naprawdę, nie wiem, 4 losowe czwórki, znaczy 3 losowe czwórki, na przykład Lyle, nie wiem, Sucros i Beido, no i to wystarczy, żeby nastakować mu pasywkę i robić całkiem fajne obrażenia. Druga opcja jest troszeczkę droższa, bo potrzebujemy Furinę oraz Kasuchę, ale to są raczej bardzo popularne piki, część z was na pewno je ma na koncie.
Gdyby było zabawniej, jedną z najlepszych broni na niego jest kraftowany prototyp Amber od Kowala, więc raczej ogarnięcie mu broni też nie będzie problemem. I jeżeli macie niewilety na koncie, na C0, to powiem wam zupełnie szczerze, że możecie drobnąć sobie jeszcze C1, która jest przepotężna. I jeżeli lubicie grać niewiletem i naprawdę często nim gracie, dropnięcie C1 to bardzo dobra decyzja, zaufajcie mi. Div damage'a jest gigantyczny, gameplay sam w sobie, jak sobie nim gramy, też jest, ba mocno się różni i gra się nim dużo, dużo przyjemniej. Dlatego jeśli lubisz niwileta, masz go na koncie i lubisz nim grać, C1 jest zdecydowanie dla ciebie. A co bardziej warp, C1 czy broń? Zdecydowanie C1. Broń możemy bez problemu zastąpić, co prawda jego broń jest naprawdę genialna, ale C1 zdecydowanie jest dużo, dużo lepsza. Więc jeżeli będziesz ruszała na niwileta, pierwsze drop C1, a dopiero później broń. I od razu odpowiem na pytanie, co dropić pierwsze, kazuchę czy niwileta? Moim skromnym zdaniem, zdecydowanie w pierwszej kolejności powinien zawieszać na kazuchę, jeśli nie masz go na koncie. Dopiero kiedy ogarniesz C0 kazuchę bez broni, po prostu C0 kazuchę, to wtedy wishujesz na niwileta, najlepiej C1. To jest moim zdaniem idealny scenariusz, to znaczy z tych banerów C0 kazucha i C1 niewylet, reszta nie jest wam do niczego potrzebna. Skoro piątki mamy omówione, to przejdźmy sobie teraz płynnie, kurek. O postaciach czterogwiazdkowych niestety nie da się powiedzieć za dużo, bo są bardzo przeciętne i powiem wam zupełnie szczerze, że spodziewałem się zupełnie innych. Spodziewałem się tutaj Lylee oraz na przykład Heizo. A mamy za to Yanfei, Xingxia oraz Barbarę. I nie będę ukrywał, te postacie nie pasują do chociażby niewyleta i kazuchy praktycznie w ogóle. I tak naprawdę jedyna czwórka, która jest warta waszej uwagi, to Xingxiu. Jedna z najsilniejszych czwórek w całej grze i zdecydowanie warto jest go mieć na C6. Nie wyobrażam sobie też konta, na którym Xingxia nie ma w ogóle, to w ogóle jakaś totalna abstrakcja. Fajnie też mieć jego C2, więc tak naprawdę każda konstelacja, która poleci wam do Xingxia, jest na duży plus. Yanfei za to niszowy pyro DPS, który nie gra się go tak naprawdę. Jest ona main DPS-em, więc nie da się go jej zagrać jako supporta. Teoretycznie są jakieś buildy pod tank Fei z C4, ale to bardziej traktowałbym jako formę ciekawostki. Postać raczej kolekcjonerska i nie traktowałbym jej na poważnie. Podobnie Barbary. Barbara to postać naprawdę bardzo stara, dostajemy ją też za darmo i no nie ma ona tak naprawdę żadnych zastosowań, poza niszowym na przykład healowaniem do bloomów, ale to wiecie. Nie ma znaczenia jaką konstelację macie, a jedną sztukę na koncie dostajecie za przejście bodajże fabuły, o ile dobrze pamiętam. Zapychacz, którego i tak pewnie większość z was ma na C6, więc najprawdopodobniej będzie to forma zwrotu Wisha. Czwórki nie powalają. Fajnie, że jestem Xingxiu, ale Barbara i Yanfei to raczej, no... Na pewno bym nie wishował na tym banerze z powodu czwórek, no chyba, że nie macie na koncie żadnego Xingxia, no to wtedy można byłoby puścić tego jednego, dwa ten pulę, żeby tego jednego Hydro Boya sobie ogarnąć. I ostatnie, co nam zostało, to Weapon Banner. A Weapon Banner jest... wcale nie jest lepszy, powiedziałbym, że jest słaby. I tym razem zacznijmy sobie od broni czterogwiazdkowych i tu nie będę owijał w bawełnę, są beznadziejne. Poza Favonią z Lansem i Favonią z Greatswordem, reszta jest totalnie beznadziejna i bez żadnego użytku. Flet to najgorszy miecz czterogwiazdkowy, którego nie da się zagrać na praktycznie żadnej postaci. Miecz fizyczny dla Fiszy, ten dedykowany, też to jest bardziej meme build albo coś, czego nigdy nie wykorzystamy. A książka to nawet nie do końca pamiętam co robi, też jest beznadziejna i nie ma żadnych zastosowań, więc te trzy bronie możecie wywalić do kosza na śmieci. Lansa Favoniusa za to jest naprawdę bardzo dobrą bronią czterogwiazdkową i moim skromnym zdaniem powinny być przynajmniej dwie ulepszone na fulla na każdym koncie na R5. Bo tej broni naprawdę często się wykorzystuje. Mika, Chevrus, Yao Yao, Zhongli, jest mnóstwo postaci, które z tej Jidy korzystają i korzystają z niej bardzo, bardzo dobrze. Tak naprawdę dla każdego supporta z Jidą, czytaj Mika, Chevrus, jest to bis i praktycznie zawsze zalecam dawać tą Jidę, najlepiej na R5. No i bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebujemy tych Jid więcej niż jedną. Więc jeżeli macie na koncie jedną ulepszoną R5, przemyślcie sobie ulepszenie drugiej, bo to naprawdę się przydaje. Favonius Greatsword ma dużo mniej zastosowań, bo zwyczajnie jest mniej postaci z Claymorem, które supportują. To znaczy znajdą się takie piki jak np. Beido, Deja czy ktoś tam jeszcze, ale to też są raczej niszowe piki i rzadko wykorzystuje się Favonius Greatsworda. Ogólnie Claymory wykorzystuje się dużo za rzadziej niż Jidy. Zdecydowanie jednego Favonius Greatsworda warto mieć ulepszonego na koncie, potrafi się przydać, ale raczej tylko jednego i też ta broń nie jest jakimś ogromnym must-have'em. Jida zdecydowanie lepsza. A co mogę wam powiedzieć o broniach pięciogwiazdkowych? Moim skromnym zdaniem nie wishowałbym na tym banerze, bo bronie są naprawdę średnie. To znaczy, zacznijmy od miecza kazuchy. Ten miecz jest fajny, buffuje nam party i to czuwanie, dobrze jest ten miecz mieć, na przykład do showcase'ów i tak dalej, ale kazucha ma naprawdę świetnie bronie free-to-playowe. Iron Sting, Favonius, Sacrificial, czy z baneru Xippos, którego bardzo mnie było, ale Xippos jest cudowny i wszystkie te miecze działają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo, żeby było śmieszniej, są sytuacje, gdzie Freedom wcale nie jest najlepszy. A broń niwileta na niego jest świetna. Ta broń pasuje cudownie niwileta, ma 88 crit damage'a i ogólnie to jest bardzo, bardzo dobra książka. Jeżeli mamy niwileta na C1 i dropniemy mu jeszcze tą broń, staje się on prawdziwym potworem.
Ale podobny kejsik jak z kazuchą. Możemy sobie świetnie radzić bez tej broni. Mamy opcję z Battle Passa. Mamy opcję od Kowala. Mamy Lost Playera. Mamy naprawdę wiele opcji, które możemy śmiało wykorzystać, a nasz niwelet będzie tylko troszeczkę gorszy. Jasne, jeżeli jesteśmy mainami tej postaci i chcemy z niego wyciągnąć pełen potencjał, no to wtedy fajnie by było sobie jedną książkę ogarnąć, ale dla przeciętnego zjadacza chleba ryzykowanie około 200 wiszy tylko po to, żeby mieć tą książkę, no dwarf. Moim zdaniem lepiej te wisze zasejwować na C1 niweleta, jeżeli go nie mamy, a jeżeli go mamy, to lepiej te wisze zasejwować na przyszłe banery. Ale decyzję pozostawiam wam. No dobrze, przejdźmy do podsumowania. Aktualne banery patrząc na postacie 5-gwiazdkowe są naprawdę super. I większość z was powinna na nich zawiszować, żeby zgarnąć sobie fajne postacie na konto. Jeżeli nie macie kazuchy, wiecie co robić. Jeżeli nie macie niweleta, macie fajną opcję pod ręką. Jeżeli macie niweleta i nie macie go na C1, macie kolejną świetną opcję pod ręką. Baner broni jest moim zdaniem zdecydowanie gorszy i na niego od razu wiszować. No chyba, że macie wolne wisze do wywalenia i nie macie co z nimi zrobić, no to wtedy jasne, możecie sobie puścić i liczyć na szczęście, że akurat poleci broń, którą chcecie na najlepiej niskim pity. Postacie 4-gwiazdkowe nie są warte waszej uwagi, poza oczywiście Księsiem, a bronie 4-gwiazdkowe poza Spawoniu z Lansą dupy nie urywają i raczej powiedziałbym, że są słabe. I na sam koniec postaram się naprowadzić osoby, które planują wishować na Arlekino, bardzo ją chcą i nie wiedzą, czy wishować na tych banerach, czy skip. Jeżeli interesuje was silny, potężny DPS i chcecie robić duże cyferki, a design i tam charakter i tak dalej jest na niższym, wiecie, progu wartości, to wtedy powinniście wybrać niweleta. Szansa na to, że nasza Fatui będzie potężniejsza od niego, jest raczej minimalna. Więc jeżeli szukacie potężnego DPS-a, niwel jest na was i nie zwracajcie uwagi na to, co będzie później. Jeżeli za to kręci was jej charakter, wiecie, Fatui i tak dalej, no to odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. A co z kazuchą? Osobiście uważam, że kazucha jest tak flex, że pewnie do części drużyn z Arlekino będzie pasował i raczej Arlekino będzie zadowolona, jeśli będzie kazucha na koncie. Poza tym, jak już mówiłem, kazucha jest bardzo potrzebna na każde konto, więc akurat tej postaci nie powinieneś skipować. Powinieneś go dostać tak czy siak, a później liczyć na szczęście i dropnąć też Arlekino. Jeśli dalej nie odpowiedziałem na któreś z twoich pytań lub chciałbyś podyskutować na temat przyszłej Fatui lub przyszłych banerów, czegokolwiek, przypominam tylko o streamach, tam z przyjemnością na takie tematy dyskutuję. Wydaje mi się, że na dziś tych informacji wystarczy. Jeśli się spodobało, nie zapomnij zostawić suba i lajka. A ja idę pić herbatkę i podziwiać pewną Harbinger. Do zobaczenia niedługo. Nara!